Już nigdy nie staniesz na sąd. Byłem recydywistą, karaniem od 15 roku życia za różne sprawy. A on mówi do mnie tak, umarłem zamiast ciebie. Wow! Uświadomiłem sobie, kurczę, on przebaczył moje grzechy. Bóg przebaczył mi grzechy. Nie ma lewara. Idę do nieba. Bóg przebaczył moje grzechy. Pierwsza informacja. Potężna Boża moc doprowadziła do tego, że Jezus Chrystus, rozumiem, Jezus umiera na krzyżu i w wyniku tego Bóg przebacza grzechy ludzi, bo już umarł. Umarł na krzyżu, zapłacił karę, zapłacił cenę. Wiesz, o co chodzi? Zasada jest bardzo prosta w świecie. Robisz coś złego, ponosisz konsekwencje. Robisz coś złego, ponosisz konsekwencje. Rozumiesz? W ogóle jest taka zasada. Co siejesz, to żniesz. Siejesz pszenicę, wyrośnie pszenica. Rozumiesz? Siejesz żyto, wyrośnie żyto. Wiesz, o co chodzi? Co siejesz, to żniesz. Tak jest. Nie ma czegoś takiego, że się zasieje buraki, a zbierze się kukurydzy. To jest nienaturalne. Nie ma czegoś takiego. Nie ma pomieszania tego rodzaju. A więc Jezus Chrystus umiera na krzyżu, jest kara zapłacona. Zapłacona kara. Bóg nie może już nikogo ukarać. Wiecie, pierwsze działanie Bożej mocy, to ja się dowiaduję, że Bóg nie może mnie ukarać. Zaznaczam, podkreślam słowo nie może. Nie, nie chce. Nie, nie chce. Nie to, że On nie chce mnie już ukarać. Nie to, że On się zlitował jakoś na mnie, nade mną tak dziwnie. Niektórzy tak myślą o słowie miłosierdzie, myślą takie dziwne, On się tak zmiłował. Tak mu się najpierw, nie, nie wiem, w poniedziałek no po prostu postanowił mnie zabić za moje grzechy, a we wtorek wstał rano i pomyślał sobie, nie no, lubię tego Artura, oszczędzę go. Tak się zmiłował, ale to nie jest żadne, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak coś robisz złego, zawsze musi przyjść kara. Zawsze, zawsze, pamiętaj, zawsze. Niektórzy przestępcy, a znam dużo przestępców, oni sobie myśleli, że jak nie, jeszcze inaczej, od innej strony wam powiem, siedzę kiedyś sobie w celi, rozmawiam z człowiekiem i on mówi do mnie tak, wiesz co? A zgniły recydywista taki, popsuty do szpiku kości. On mówi do mnie tak, ja nie zrobiłem tego napadu, to za niego siedzę. A ja już nawrócony byłem, wiesz? A ja mówię do niego, a wcale nie wątpię, że nie zrobiłeś tego napadu. On mówi, i to jest niesprawiedliwe, że ja siedzę. I tak ze mną rozmawia. Ja mówię do niego, a powiedz mi przyjacielu, jest, jak tak rozmawiamy już o sprawiedliwości, a na recydywie różne tematy się porusza. A on, mówię do niego, to powiedz mi, a za ile rzeczy nie zostałeś ukarany? Za ile cię nie złapano nigdy? Ile babci oporzyłeś łomem i zabrałeś im rentę? Ile? Mówię. I nigdy cię nie złapali. No wiesz, ja mówię, no mniej więcej przecież. No dużo. Ja mówię, no widzisz. A teraz mówię, ty masz pretensję, że czegoś tam nie zrobiłeś? A mówię, ile powinieneś dostać według ciebie za te wszystkie rzeczy, co zrobiłeś? On mówi, no to żywocie. Ja mówię, no to widzisz. I tak lepiej wychodzisz teraz, bo dostaniesz 12 tylko. Rozumiesz? O co chodzi? W duchowej rzeczywistości, a jedynie ona jest prawdziwą rzeczywistością. To, co my tutaj przeżywamy, te fizyczne rzeczy, to jest, wiesz, tak jak Matrix trochę jesteśmy, jak w Matrixie, wiesz. Prawdziwa rzeczywistość, to jest ta duchowa rzeczywistość. To jest to prawdziwego. I teraz wyglądają rzeczy tak, że jeżeli jest popełnione przestępstwo, to za to jest kara. I ludzkość popełniła przestępstwo. Tym przestępstwem było kopnięcie Boga w tyłek. W ogrodzie Eden nasi prarodzice Adam i Ewa zostają stworzeni przez Boga, wprowadzeni w piękny ogród, w piękne miejsce, wszystko mają, rozumiesz? Są wyluzowani całkowicie, chodzą sobie z gołymi tyłkami, rozumiesz, z Bogiem, w powiewie wiatru. Cokolwiek to znaczy. A tak mówi Słowo Boże. I sobie tam chodzą po tym ogrodzie. I mają tak pięknie, że sobie z tym Bogiem rozmawiają. I mają taką robotę, że Bóg mówi do Adama, Adam, dzisiaj masz takie robotę, że ja będę tworzył, a ty będziesz nazywał. I sobie tak chodzą. I coś tam jest, jakieś takie rude z grzywą. Adam, co to myślisz, że jest? Adam mówi, lew. Bóg mówi, okej. Lecimy dalej. To długie, z przodu, dłuższe, z tyłu, krótsze. Słoń. W porządku. Zobaczcie. Bóg chodzi i ma tak... wszystko jest pięknie. Rozumiesz? Ewa sobie hasa, wszystko jest dobrze. Jest jedna dyrektywa. Jest tam drzewo poznania dobra i zła. Proszę owoców nie jeść. Jedna dyrektywa. Jedna dyrektywa. Jaka jest konsekwencja? Bo umrzecie.
To przepraszam, jakby mi ktoś powiedział, taki bliska mi osoba, nie wiem, żona moja na przykład, bliska mi osoba, żona powiedzmy moja, i powiedziała do mnie tak: Artur, mamy w domu różne rzeczy, ponieważ mamy takiego przyjaciela, który jest w naszym kościele, jest chemikiem. Mamy na przykład w domu też perhydron. Perhydron. Nie będę mówił, bo to ten perhydron mamy. Ale jeżeli moja żona na przykład, której ufam, mówi do mnie tak: Artur, tu jest ocet, tam jest oliwa, a tam jest perhydron. Ja mam do ciebie prośbę, nie nalewaj do sałatek perhydrolu, bo umrzemy. Tak? To ja sobie wbijam w tą łysą banię prostą informację. Od perhydrolu się umiera. Czego nie robię? Nie robię jedzenia z perhydrolem. Proste jak drut, prawda? Dlaczego tak to akcentuję? Żebyście zobaczyli, jaką prostą dyrektywę dostali nasi prarodzice w raju. Ze wszystkiego możecie korzystać, mówi Pan. Z wyjątkiem tamtego dobrze pokazanego przez mój palec drzewa. I przychodzi diabeł. Diabeł to jest cwana gapa. Nie przyszedł jako diabeł. Rozumiesz? Bo by go wszyscy strzasnęli od razu. Tylko przyszedł jako wąż. Jakkolwiek wyglądał. Możemy się domyślać, że ten wąż miał nogi. Bo później, jak został przeklęty przez Boga, to kazano mu pełzać, więc wcześniej możemy założyć, że chodził. I on wlazł akurat na te drzewo. Nie na inne. I zaczął z Ewą rozmawiać. No i żeby ta Ewa była trochę posłuszniejsza swojemu mężowi, to ja powiedziała: z obcymi wężami nie rozmawiam. Ale ona miała akurat chęć porozmawiać. I porozmawiała. A potem postanowiła zjeść. A że była osobą, która ostro musiała kręcić Adama, to Adam też zaczął jeść z tego drzewa, bo mu podała. Zobaczcie, pewien łańcuch wydarzeń. Popularnie nazwany nieposłuszeństwem. W wyniku tego następuje totalne odstępstwo od Boga. Jaki wyrok? Śmierć! Jeżeli zjecie z tego drzewa, śmierć! Śmierć! A więc ludzkość otrzymała w tym momencie karę śmierci. Każdy człowiek następny, który się rodzi przez tysiące lat, rodzi się z wyrokiem śmierci. Jest wyrok śmierci. Ktoś powie: dlaczego to niesprawiedliwe? Nie wiem, czy znacie ludzi chorych na AIDS. Ja trochę znam. Część z nich jest już uzdrowiona, dzięki Bogu Najwyższemu już nie jest chora na AIDS. Ale wygląda sytuacja tego rodzaju, że na przykład jeżeli matka jest chora na AIDS, to rodzi się dziecko chore na AIDS. Powiedzcie mi, czy to dziecko jest winne czemukolwiek? Co? Niczemu, prawda? To nie ono sobie dawało w żyłę. Zgadza się? To nie ono się włóczyło po alkoholu, po różnych melinach, tak? Tylko matka. Dziecko rodzi się chore na AIDS. Dlaczego? Bo matka była chora na AIDS. Tak zadziałał grzech. Piramidalnie. Każda osoba przychodząca tu na ziemię, każdy człowiek został skażony grzechem. Grzechem. I wyrok za grzech jest śmierć. Śmierć. Po prostu. To nie było tak, że Bóg potem sobie wziął i pomyślał: a, zlituje się nad tym czy nad tamtym. Nie. Trzeba było zapłacić tą karę. Trzeba było kogoś zabić. Bo skoro człowiek był skazany na śmierć, tak? To trzeba było człowieka zabić. Ale co robi Bóg? Bóg, który jest potężną miłością. Bóg mówi tak: zamiast zabijać całą ludzkość, zejdę sam. Wejdę w ciało człowieka i dam się zabić. Dam się zabić. I będę przedstawicielem całej ludzkości. Poniosę karę. I wiecie, o co tu chodzi? Wyzwoliła się wtedy potężna moc. Potężna moc. I z tej mocy zacząłem ja korzystać. Kiedy ja spotkałem Boga, to dowiedziałem się, że On przeważył moje grzechy. I w wyniku tego, że ja się o tym dowiedziałem, raptem w jednej sekundzie uświadomiłem sobie, że Bóg nie ma do mnie żalu. A skoro Bóg nie ma do mnie żalu, to jestem wolnym człowiekiem. Jestem wolnym człowiekiem. Zobacz, jak zadziałała ta moc. Ta sama moc w konsekwencji doprowadziła do tego, że zostałem uzdrowiony
ze wszystkich chorób, między innymi z nowotworu. Zostałem uwolniony od narkotyków, od alkoholu. Moja psychika została uwolniona od różnych seksualnych zboczeń. Moje życie zostało uwolnione od złodziejstwa. Rozumiesz? Moje emocje zostały uwolnione od kompleksów. Ta potężna moc zaczęła wręcz wybuchać w moim życiu. Czy wy zdajecie sobie, kochani, sprawę, że jak Biblia jest naprawdę Bożym Słowem. I wiecie, że tam jest napisane, że jak Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to się groby pootwierały w Jerozolimie. Trupy wyszły na wierzch. Rozumiesz? Zaczęły chodzić po ulicach. Szok. Masz pojęcie, co to było? Oni mogli dużo krzyczeć, dużo się zgrywać. Rozumiesz? Ja sobie wyobrażam tylko tych ludzi, co sobie tam przechodzili koło krzyża i krzyczeli: zejdź z krzyża, cwaniaku, tak? I potem zeszli z tej góry, poszli do miasta, Jezus w tym czasie umarł, patrzą, proszę ciebie, a tu wujek Mosze idzie. Co umarł 80 lat temu? Siema. Ty, szok! Tam była pokuta za pokutą! Rozumiesz? Jak zobaczyli wujków i ciocie, co dwie dekady, proszę ciebie, do tyłu leżeli już w grobach. Ciociu, skąd tu jesteś? Właśnie. Skąd jestem? Pomyśl, idiotko. Rozumiesz, o co chodzi? Potężna moc otwierająca groby. Narodzenie na nowo z Bożego Ducha to skorzystanie z tej mocy. Zobacz, ja jestem dzisiaj innym człowiekiem. Moje życie jest inne. To nie jest tylko, że ja idę do nieba. Tak, idę do nieba, absolutnie. Czasami ludzie pytają, skąd ty masz tyle siły, że wy robicie to, co robicie? Przyprowadzacie do Jezusa setki... My setki ludzi już przyprowadziliśmy do Jezusa, tylko ja z moją żoną, nie licząc żadnych tych. Rozumiesz? Do dzisiaj przynajmniej z 600 osób przyprowadziliśmy we dwoje do Jezusa. Przynajmniej. Przynajmniej. Do ponad 20 tysięcy ludzi dotarliśmy z twarzą w twarz z Ewangelią, bo z naszych ust usłyszeli Ewangelię, nie licząc telewizji, mediów i innych rzeczy. Nie licząc służb. Rozumiesz? Ja tylko taki ten prosty szpieg pokazuje. Dlaczego? Ja mówię, skąd ta moc? Ja mówię, z krzyża! Skąd ta moc? Z krzyża Golgoty! Z krzyża Golgoty! Grzechy moje zostały przebaczone. Zobaczcie, zamordowałem człowieka, i w ogóle nie mam wyrzutów sumienia. Ktoś powie, to nieludzkie. Ja mówię, oczywiście, że nieludzkie. To jest Boże. Żyję bez kompleksów. Nie boję się. Ja naprawdę nie mam lęku. Ja się nie zastanawiam, z czego ja będę żył za tydzień, czy mi się uda, czy nie uda, czy Putin przyjdzie, czy nie przyjdzie. Wiesz, o co chodzi? Czy kryzys będzie, czy nie będzie kryzys? Ja wiem jedno. Będzie kryzys, rozumiesz, a ja w kryzysie będę kwit. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To mnie w ogóle nie interesuje. Dlaczego mnie to nie interesuje? Bo moc jest w moim życiu. Nie boję się chorób. Dlaczego mam się bać chorób? Choroby są niczym. Niczym, niczym. Wiecie, ludzie cierpią. Cierpią z powodu chorób. Fizycznych, psychicznych. Cierpią. A nie muszą. Rozumiesz? Nie muszą. Ja naprawdę śmiało ludzie mówię, czasami rozmawiamy z ludźmi, ktoś mówi, ja, wie pan, ale mam raka. Ja mówię, to nie jest problem. Ja tak rozmawiam z ludźmi, naprawdę. Ja w życiu się nie roztkliwiam nad tym, że ktoś ma jakąś chorobę. Ja mówię, rak? No i co z tego, że rak? Rak, łupiesz.